Witam wszystkich serdecznie. To jest Dino Crisis 2. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. A więc ostatnio zabijaliśmy się z gigantozaurem. O! On oczywiście wstał i musiał nas też zaatakować. Co za? I była animacja. Bardzo fajna animacja. Jak ktoś twierdzi, że co za animacja. Dzisiaj są lepsze. Wyglądają jak sztuczne plastiki, które chodzą czasami po ulicach. Też potrafię się obracać i co? I się nie chwalę. Ała! Nie no, przerzut daleki to był. Padła małpa. Dobra, nie atakujemy mnie, bo ja nie chcę. Czy ja mogę to jakoś aktywować, czy co? Gas mask? Okej, to chodźmy tu do drzwi, zobaczmy. Ała! To bolało! Moment, it is... Aha, i dopiero teraz? To jest nieuczciwe! Człowiek chce tu wyprzedzić fabułę. Nie! Musisz iść tak, jak twórcy sobie pomyśleli. Ale to są te starsze gry. Właśnie te nowe mają wybór taki, że można iść nie według tego, co sobie wymyślili twórcy. Tylko można iść według... Ha, gin. Czy to, proszę, żeby to było to. Można właśnie iść nieliniowo, tak to się nazywa, że się nie idzie według fabuły, tylko można iść gdzieś tam tak zwane boczne. Ej, co wy wszyscy tu? Ach, te dinozaury. To jest bardzo fajne, tylko że twórcy jednak tego nie wykorzystują. Widać to po wielu grach w sumie, że... Czy jeszcze jakieś idzie? Nie. Że na przykład w sumie mogliby naprawdę dużo tam wyborów dać, że na przykład idę do jakiejś frakcji czy coś. W Skyrimie chyba coś się było, że można było wziąć tych złych albo tych pseudodobrych. Włącza się ty czerwony? No. No, ale w każdym bądź razie... Z tego co czytałam, to w Skyrimie jakoś tak dużo to nie daje, że ci źli to są i tak jakoś... Nie, bo to było, że oni chyba byli buntownikami czy coś. Nie pamiętam już tego Skyrima. Znudził mnie strasznie szybko. Mamy tutaj dyskietkę. No i proszę bardzo, czytacie. Ja nie. Aj. Coś tu jeszcze jest? No nie bardzo. Idziemy dalej. Nie będziemy stać tu w miejscu. Czy jest coś po bokach? Jakby to było Dead Space, to po bokach bym widziała, że idą potwory. Taka wycieczka szkolna. A oczywiście wciskam V zamiast C, które sobie ustawiam. O, tu mamy jeszcze jedną dyskietkę.
A, bo wam za szybko przeleciałam. No, dobra, ziomeczki, to chyba jednak zbliżamy się do końca tej gry. Jak tam z twoim życiem dodałam? Bardzo dobrze. Jest! Mam dwie teraz. Tu mamy zapis. Nie, no, full wypas, nie. I tutaj już nic nie ma chyba, ziomki. No, nope. Chyba zdecydowanie. Dwie sprzeczności. My to chcemy. O, my to chcemy! Nie stać nas. Nie stać nas. No to nie wiem, może będzie na ogień jakoś ten. No, ten coś na pewno? Kurczę, czemu mnie nie stać na ten? Szkoda, że tu nie można sprzedać, bo ja bym to kupiła. Kurde. Trzeba było sobie jeszcze do tych dinusi potem postrzelać. Albo nie dać się zabić. Dobra, ziomki, idziemy. Zapisałam, zapisałam. Mam nadzieję, Jezus. Tej apteczki nawet nie mogę wziąć, więc nawet się na nią nie patrzę. Ale i tak się popatrzyłam. Schodzimy w dół. No ładnie, jakieś eksperymenty tutaj się nielegalne prowadziło. Lieutenant Morton. A hologram? Well, how does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Is that your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Please, take the children back to your time. And now I should introduce myself. I am former Special Forces TRAT member, Colonel Dylan Morton. What? You're myself in the future? Then you're my
don't have much time left. There's a gate behind the door. You can use it to return to your time. The gate is not complete yet. You'll be able to use it only once. Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Wow, ziomki, ile się dowiedzieliśmy. Ta dziewczyna blondowłosa, ma na imię Paula, jest córką Dylana. Dylan, gratulacje, zostałeś ojcem. Oj, biedny Dylan. Tutaj chyba już nic nie ma. I Aleś się zestarzał brzydko. No, w każdym bądź razie, ziomki. Tak, chyba to będzie niedługo koniec. Może jeszcze w tym odcinku. To będzie ciekawe. The self-destruct system has been manually activated. Detonation in 5 minutes. What? You turned it on. Jeszcze jego brakowało. Ja nie zeżrzej mnie, proszę nie. Uciekaj, 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 uciekaj. Chyba mi się nie udało. Ani trochę. Yes, I will use the rescue pack. Czy ja to mogę ominąć? Tak, i ja bym chciała zmienić broń na coś, nie wiem, chyba nie, nie, to nie jest dobre. Wow! Ała! Bo by mi się przydała ta rakietnica, którą miałam. Biegnij, 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 biegnij! Jest, udało mi się. Udało mi się. Nie wstawaj, Dylan, no co ty robisz? O, świetnie. Activating anti-satellite. Operate control panel to open communication line to satellite. Uciekam, 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 uciekam. Nie, nie, nie krzycz na mnie, no. Ja się stresuję, jak ktoś na mnie krzyczy. Yes. Communication line is now connected. Super. Nie, zostaw mnie. Nie, 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 nie rób tak. A jeszcze coś? Pewnie po drugiej stronie jest jakiś magiczny ten. No nie, no pewnie. Zabij mnie jeszcze, co? Hm? To chcesz? No na pewno on to chce. Mnie zabić, kurde. Wszystkie dinozaury chcą tego samego. Podłe świnie. Szkoda, że tej rakietnicy nie kupiłam. To bym mogła go chyba jakoś co nieco powstrzymać. Coś z tym stylu. Nie, 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 to co ty? Co ty, głową po mnie depczesz? Target is set. Nie, nie. Nie, nie, nie sądzę, panie Dinusiu. Świetnie, porycz sobie na mnie, pewnie. Ja nie lubię, jak się na mnie krzyczy, no. Uciekam z dala od ciebie. No, wstawaj, Dylan. To tylko troszkę zostało. Yeah. Zgiń, panie Dinusiu.
Powiedzmy, że ten dinozaur już nie będzie nam przeszkadzał. Bo wyparował. Albo zrobiła się dziura i on wpadł do tej dziury i pewnie sobie złamał kark bidaczek. Tak. No więc dzięki, ruszamy dalej. Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa! Paula! No! Papa. Paula. Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan. I will. I promise. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Mogłabym tu nic nie gadać, ale... No, ziomki, to było Dino Crisis 2. Jest zdecydowanie, moim zdaniem, epickie. Jakby to było... Znaczy... Epickie, no to fabuła jakaś wielka nie jest. Niesamowita też nie, ale... Gra się fajnie, ponieważ tam są dinozaury, no... Jak wiele gier jest z dinozaurami, no prawie w ogóle. Można byłoby tyle zrobić. Zombie to już jest potąd gier, ale z dinozaurami nie, po co? Oj, ziameczki. No gra się bardzo dobrze, znaczy przyjemnie i w jedynkę, i w dwójkę, i myślę, że w trójkę, jak ktoś bardzo lubi tą serię, to też się dobrze gra. Chociaż już wiadomo, w trójce to są jakieś zmutowane dinozaury w kosmosie. Ale zawsze dinozaury. No, a natomiast co do dwójki, dwójka zdecydowanie jest prostsza niż jedynka na pewno. Jedynka nie ma możliwości kupowania rzeczy w tym sklepie, w zapisie. Natomiast dwójka to tu polegało na to, żeby zbierać punkty, żeby kupić broń. No i tu było zdecydowanie łatwiej. To, zwłaszcza, że grałam na normalu, a nie na easy, czy jeszcze niższym poziomie są czasami. Tu chyba i tak normal albo hard był do wyboru. I w sumie... Było łatwo.
No, to muszę przyznać, że nie było jakoś super trudno. Chociaż w niektórych momentach, jak były te oviraptory, no to myślałam, że mnie szlak trafi. Muzyka jest tu strasznie dobra. Mi się podoba osobiście. Fabuła oczywiście, jak mówiłam, nie jest jakaś super genialna. Podróże w czasie z dinozaurami, coś tam, coś tam. No, powiedzmy szczerze, to nie jest oryginalna fabuła, która została przedstawiona w Dino Crisis 2, czy nawet 1 w sumie. Chociaż jak na tamte czasy to było w miarę oryginalne, ale jak się patrzy na to teraz, to nie jest ani trochę oryginalne, ale skąd by mieli wziąć dinozaury, jak nie przetransportować je w czasie? No i co? I rozgrywka też przyjemna. Dylan, czym ty jeździsz? Aha, podsumowanie. Nie mam jednego dinofile. Skandal. Skandal. Co za skandal? Ranking B. A niech to. O, można wykupić. Jej. Och nie, i tutaj trzeba jeszcze wykupywać te? Mi nie stać już. No, co to jest to koloseum? Które zostało dodane. To jest dodatkowa rozrywka. No, już zapiszę na ostatnim. Jej. No i zmieniło się nam oto tutaj menu. Ho, ho, ho. Nie pamiętam, gdzie mogłam zostawić przypadkiem jedno dino file. Nie mam pojęcia. A pewnie gdzieś na początku zostawiłam. To jest bardzo możliwe, że gdzieś na początku po prostu zapomniałam czy coś. Trudno się mówi. Teraz mnie to boli, bo nie mam full. Extra Crisis. Zobaczymy. Tak, Dino Colosseum. Nie wiem. Dziomki, my tu skończymy. I ja wam to dogram jeszcze jeden odcinek z tym koloseum, pokazując może. Albo napiszcie, czy chcecie, żebym dograła, bo to nie ma problemu, mogę wam pokazać. Jest to taka rozrywka polegająca na tym, że zabija się jak najwięcej dinozaurów, że pojawiają się coraz trudniejsze i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym bądź razie, ziomki, to było Dino Crisis 2, które jest całkiem sympatyczne i jak się już ma dość zombiaków, a chce się coś zagrać właśnie podobnego do Resident Evil, to jest sam raz Dino Crisis. Co prawda rozgrywka jest całkiem podobna, ale no wiadomo, otoczenie i przeciwnicy są inni zdecydowanie, bardziej żywi. No. Ziomki, a więc to było Dino Crisis 2. Najfajniejsza moim zdaniem gra. Mój ulubieniec. Żadna inna gra mi się nigdy nie będzie tak podobać. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Nara, ziomy. A, jeszcze w sumie zapomniałam. Jak według was, tak, będę się pytać tego na końcu każdej gry. Jak według was powinno się skończyć to Dino Crisis i czy może jak według was powinna inaczej wyglądać ta fabuła? Co, ziomki? Zabawimy się w takie układanie fabuły czy końca gry? Moim zdaniem osobistym to mogło być troszkę inaczej z fabułą. Nie wiem, mogło się na przykład skończyć, że jednak wydostali tą Paulę, albo mogliby pokazać Reginę, która nie wiem, wracając do swoich czasów, stara się jakoś naprawić to.
co tam się stało, czy mogliby pokazać jeszcze coś dodatkowego z dinusiami. Gigantozaurus przeżył. O! Osobiście nie mam pomysłu, co tutaj akurat teraz. No, ale wy możecie coś wymyśleć. No, co myślicie, jak powinno się skończyć, czy jak powinna być poprowadzona fabuła? Zostawiam to dla was w komentarzach. A, więc kończymy już. Koniec. To było Dino Crisis 2. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Na razie, my.